Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak i Giełda Pieniądze Inwestycje. Dzisiaj nie zajmiemy się dwiema spółkami, jak zwykle, no skoro mamy początek roku, tak naprawdę jeszcze to nagrywam na koniec poprzedniego roku, na koniec 2023, to podsumujmy sobie ten 23. Rok temu robiłem takie podsumowanie na poszczególnych indeksach i mówiłem, w jaki sposób te indeksy moim zdaniem mogą się zachować. Dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, i przede wszystkim jak ja to widzę na ten. 24 rok, co tutaj może się może się wydarzyć. Przyznam od razu, że wielu rzeczy rzeczy nie doceniłem. No można powiedzieć, że jeszcze o kilku nie miałem zielonego pojęcia wtedy odnośnie chociażby polityki, która była bardzo istotna i o tym też dzisiaj sobie chwilkę porozmawiamy. W każdym razie patrząc na ogólnie ten wig 20 w okolicach 30% na plusie, czyli ten 23 trzeba powiedzieć, że to był po prostu dobrym rokiem, jeżeli chodzi o nasze, jeżeli chodzi właśnie o nasze, nasze indeksy. Patrząc na WIG 20 mamy te 30%, około 30% do, do przodu, ale też nie możemy zapominać, że największym naszym partnerem handlowym są Niemcy, czy to jeżeli patrzymy na eksport, czy na, na import, na razie mamy dane do końca października, tutaj GUS publikuje te dane z pewnym opóźnieniem i jeżeli chodzi właśnie o te, o te dane. No pokazują, że Niemcy są naszym zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym. W 24 roku, w no końcówce tej długo 23, źle się dzieje u naszego zachodniego sąsiada. Więc to też nie do końca jest korzystna informacja dla nas, ale jak na razie nasze indeksy czy nasze spółki są na to odporne. No patrząc, porównując się chociażby do, do niemieckiego DAXa, WIG-20, do niemieckiego DAXa, zauważmy, że DAX, żółta linia, DAX jednak dał zarobić inwestorom mniej niż nasz indeks, tutaj około 20% DAX. Nasz indeks plus 30%, czyli jakby to później powiedział Polska górą. W każdym razie patrząc na inne nasze indeksy główne, no zauważmy, że MW 40 około 40% na plusie, czyli ten MW to był ten najlepszy indeks, jeżeli chodzi o te duże, no bo już SVIG 80 dał 27% około, czyli mniej więcej tyle, ile WIG20. Zauważmy, że WIG20 no dobrze się zachowywał, tutaj ciężko, ciężko się przyczepić do, do WIG20, gdzie to nie zawsze było normą, bo patrząc na jakby skumulowane te, <laughs> znaczy te, te, te stopy zwrotu, w latach 20-21 skumulowane, to jednak WIG40 i WIG80 były dużo, dużo, dużo lepsze od WIG20, zauważmy. Zresztą ta średnioroczna stopa zwrotu też nam o tym, o tym mówi, że no MWIG40 10%, swig 7,80, 80%, WIG20 no nawet poniżej 3% był tutaj, więc przez te ostatnie lata to jednak zdecydowanie te mniejsze indeksy ciągnęły polską giełdę, ale jednak ten, ten ostatni rok był troszeczkę inny. No tutaj i też trzeba przyznać, że po wyborach to się dosyć mocno zmieniło, bo zauważmy, że praktycznie do, do wyborów, no tutaj był ten indeks wcale nie tak dużo wyżej, był na poziomach kolica 1900 punktów, trochę ponad 1900 i to było oczywiście lepiej niż na początku roku, ale zauważmy na początku roku 1830 około punktów, więc to były takie no, mizerne wzrosty, tak bym, to, e, tak bym to określił. No ale po wyborach tutaj zaczęła się taka mega, mega hossa właśnie na tym e, chociażby WIG-20 i też na innych, na innych indeksach, no i to spowodowało te wzrosty na koniec roku w okolicach 30, w okolicach 30. Procent. A jeżeli chodzi o inne indeksy, o indeksy zagraniczne, to no też możemy sobie zobaczyć, tak na chwilę na NASDAQ. No, NASDAQ tutaj plus 40% ponad rok do roku, znaczy yy, yy, od początku roku, więc, yy, więc, no, wygląda NASDAQ dobrze, ale z kolei SP 523 około, więc trochę gorzej niż Nasz WIG, czyli znowu później by powiedział Polska góro. No, trzeba przyznać, że o ile przez ostatnie lata mogliśmy mocno narzekać na tę naszą giełdę, no to ten 23 rok, no, nie był zły. No, trzeba to obiektywnie powiedzieć, że po, Patrząc na chociażby stopy zwrotu, właśnie z tych głównych indeksów, no one nie były jakieś, jakieś, jakieś złe, więc tutaj absolutnie się nie przyczepiam. Rok temu, kiedy robiłem ten odcinek, też poruszyłem kilka indeksów i teraz do tych indeksów chciałem się, chciałem się odnieść. Gdzie się pomyliłem, gdzie nie doceniłem danych warunków, gdzie, gdzie okazało się, że to co mówię rzeczywiście dało, dało zarobić. Przypomnę, że to jest wszystko moja prywatna opinia to co, to, co tutaj, tutaj mówię. I patrząc na, na jakieś indeksy poszczególne, powiedziałam o w tamtym roku w WIK Ukrainie, że tamten rok był dla nich nieudany i ten uważam, że też może być nieudany. Ten, czyli 23 rok, no ja mu powiedziałem jasno, póki jest tam wojna, WIK Ukraina jest bardzo, to bardzo niebezpiecznym Indeksem, w którym bardzo dużo może się wydarzyć dobrego i złego. Ja uważam, że na giełdzie jesteśmy po to, żeby minimalizować to ryzyko, a inwestując w WIK-Ukrainę, ja uważam, że my, my dosyć mocno wystawiamy się na to ryzyko. Więc ja szerokim łukiem wciąż omijam ten, ten indeks. No i rzeczywiście mówiłem o tym, że, że, że nie jestem fanem tego indeksu. Od początku roku ponad 20% spadki. I jeżeli chodzi o ten 24, ja wciąż nie zmieniam zdania. To znaczy póki wojna będzie trwała, WIG Ukraina jest bardzo niebezpiecznym indeksem moim zdaniem. No tutaj odnośnie tego kto tę wojnę wygrywa, no to zależy, zależy kogo słuchamy tak naprawdę. No moim zdaniem póki nie będzie zakończenia tej wojny, znaczy ja przynajmniej póki nie będzie zakończenia tej wojny, nawet nie myślę o spółkach ukraińskich, nawet gdyby pokazywały bardzo dobre wyniki, więc wciąż jestem negatywnie jednak nastawiony do tego indeksu, tak samo jak byłem negatywnie nastawiony do tego indeksu rok wcześniej biorąc pod uwagę WIG tutaj mówiłem że nie jestem jakoś bardzo pozytywnie nastawiony do całego indeksu ale podchodziłbym bardziej wybiórczo do, do banków. Z jednej strony mówiłem o tym, że nie będzie wakacji kredytowych, to znaczy nie będzie księgowania tych wakacji kredytowych, przypomnę, w trzecim kwartale 2022 były te, to księgowanie wakacji kredytowych teraz nie, dlatego też te wyniki są dużo lepsze. Ale mówiłem o tym, że obawiałbym się banków, które mają bardzo duże ryzyko frankowe. No, o tym mówiłem, że to jest takie. To są banki, których raczej bym, raczej bym omijał, bardziej właśnie podchodziłbym tutaj wybiórczo. Do tych banków, które, które tego ryzyka frankowego nie mają. No co się okazało, e, tak naprawdę, czy to jeżeli chodzi o banki frankowe, czy nie frankowe, one wszystko szły w górę z jednego powodu, i to z dosyć istotnego powodu e, znaczy, może nie z jednego powodu, ale to był myślę, że jeden z głównych powodów, e, których no jeszcze wtedy, rok temu, e, rok temu nie, nie mogłem docenić, no bo jeszcze o tym nie wiedzieliśmy chodziło o wakacje kredytowe. Biorąc pod uwagę wakacje kredytowe, no to jest program, który można stwierdzić jasno, że bardzo, ale to bardzo mocno pomógł dwóm grupom, czyli bankom i deweloperom. No tam jeszcze trochę osób się załapało na jakieś tam mieszkania, ale głównymi beneficjentami tego programu, tak uważałem, tak uważam i tak będę uważał, to są deweloperzy oraz banki. No i skoro mamy taki super program, którego wcześniej nie, nie wycenialiśmy, to to oczywistym jest to też, że banki pójdą w górę i zauważmy, że na Początku tego roku 23 tak naprawdę no, było tak, jak ja myślałem, czyli nic się tutaj nie wydarzało. Ale wtedy ogłosili, że będzie ten kredyt. No i tu, tutaj później były te bardzo mocne wzrosty na, na WIG banki. Ja mówiłem o tym, że biorąc pod uwagę banki, właśnie podchodzę tak bardziej wybiórczo i bardziej patrzyłbym na te banki, które nie mają u siebie zbyt dużo franków. Tutaj dawałem taki przykład banku handlowego, który miałem w portfelu. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście bank handlowy w portfelu, w portfelu miałem, jakiś czas temu sprzedałem na, na fajnym zysku. I jeżeli chodzi o ten bank handlowy, on rzeczywiście dał zarobić 33%. Do tego jeszcze trzeba doliczyć dywidendę, która wynosiła tam około 10%, bo to było 9, 9 zł, czyli fajnie rzeczywiście rzeczywiście dał zarobić, ale bank handlowy to nie był jedyny bank, który dał zarobić w tym 23 23. roku. No bo chociażby M-Bank, który ma duże ryzyko walutowe, kredytów frankowych, no, które ja mówiłem o tym, że raczej te banki, ja bym na te banki uważał, okazało się, że dał jeszcze lepiej, jeszcze lepiej zarobić. Także no ten bezpieczny Kredyt 2% bardzo dużo, bardzo dużo zmienił. No tutaj można powiedzieć, że nie do końca trafiłem, bo z jednej strony mówiłem, że niektóre banki. Powinny dać zarobić i rzeczywiście tak było, ale wskazywałem też niektóre banki, które nie powinny dać zarobić, a one dały zarobić i to nawet niektóre dużo, dużo więcej. No, jak mówię, nie doceniłem tego, że może być taki program jak, jak, jak tutaj bezpieczny kredyt 2%. No, i oczywiście, zanim jeszcze omówię, jak ja widzę ten indeks WIG Banki na ten 24 rok, to chciałem przejść od razu do drugiego, do drugiego indeksu, który się z tym, jest z tym indeksem, można powiedzieć, w dosyć mocno powiązany. WIG Nieruchomości. Które też mówiłem, że no raczej nie jestem fanem tego, że ta hossa na nieruchomościach musi trwać w nieskończoność. I uważałem, że ten 23 rok to jednak mogą być spadki cen nieruchomości. Co się później wydarzyło? No, później mieliśmy właśnie informacje o bezpiecznym kredycie 2%. No, i dzięki temu te marże deweloperów poszły jeszcze w górę, ceny mieszkań poszły jeszcze w górę. I widzimy, że tutaj, no praktycznie od początku, od początku roku, no, można powiedzieć, że od tego 1 marca też mieliśmy takie mocne. Mocne wzrosty, później jeszcze to, to dosyć mocno urosło tej wik nieruchomości, głównie de deweloperzy. I rzeczywiście mieliśmy bardzo dobry rok właśnie na tym rynku deweloperów. Czyli tutaj ja uważałem, że wik nieruchomości jednak będzie słabo stał, stoi dobrze, no ze względu na ten bezpieczny kredyt 2%, którego ja jeszcze wtedy na koniec tego 20, na koniec tego poprzedniego roku nie, nie zakładałem. I tutaj, biorąc pod uwagę, jak ja widzę ten wik nieruchomości i wik banki na ten 24 rok, odpowiedź brzmi: to zależy. To zależy od tego, czy, czy bezpieczny kredyt 2% będzie kontynuowany i na jakich zasadach. I to jest dla mnie klucz odnośnie, odnośnie rynku chociażby nieruchomości, no bo do tej pory mieliśmy ten bezpieczny kredyt 2%, który, jak mówię, wyniósł bardzo wysoko ceny nieruchomości. Teraz nie wiemy, co z nim dalej będzie, ale już obecny minister, nowy minister z nowego rządu, mówi o tym, że wyjdziemy z propozycją kontynuacji tego programu, a jak ten program będzie kontynuowany na początku przyszłego roku, to siądziemy do takiej bardziej kompleksowego programu, który będzie oddziaływał nie tylko na popyt, ale też na. Podaż. Chciałbym trochę zmodyfikować, tak aby otwarty był dla większej liczby naszych rodaków. Może uda się go potanić, nie powodując kosztów dla budżetu. No, ciekawe w jaki sposób. Ta rozmowa, czekam na analizę, bo wczoraj odbyłem merytoryczną rozmowę. Na dzisiaj mam dostać informację analityczną. To będzie, to będzie, to będzie policzone. Oni tutaj mówią też o tym, że chcą. Mówią o tym, że ta pomoc będzie kontynuowana, może też będzie jakaś strona podażowa, czyli tej grunty uwolnią. Czyli oni mówią, że ten program może być kontynuowany, może być nawet rozszerzony o większą liczbę ludzi. Więc jeżeli ten program będzie rozszerzony, będzie kontynuowany, bezpieczny kredyt 2%, to uważam, że wik nieruchomości wciąż może dać dobrze zarobić. Nie chcę powiedzieć, że tak jak teraz, czyli te 40% w górę około rok do roku, ale myślę, że wciąż ten wik nieruchomości może być na dosyć fajnym. Plusie. Jeżeli i tak samo, i tak samo, e, i tak samo banki, no, który jest również, e, również tutaj mocno wspierany tym kredytem. Jeżeli jednak bezpiecznego kredytu 2% nie będzie, i to jest tylko takie, takie gadanie, a od początku nowego roku banki przestaną wstrzymywać, przestaną przyjmować te, ten bezpieczny kredyt 2%. I ten temat po prostu ucichnie, no to moim zdaniem i dla banków, i dla nieruchomości może być to, nie chcę powiedzieć ciężki rok, gdzie będą jakieś spadki, ale te wzrosty mogą być naprawdę minimalne. Tutaj, biorąc pod uwagę same banki, to jednak jestem trochę bardziej optymistycznie do nich nastawiony, bo banki wciąż korzystają na wysokiej marży odsetkowej. Ta marża odsetkowa już nie będzie tak wysoka jak w 2023 roku, jeżeli nic się dziwnego nie, nie wydarzy, więc tutaj mogą być minusy rok do roku, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, ale te wyniki wciąż będą bardzo dobre, więc myślę, że banki wciąż się będą, będą trzymały. Tutaj mieliśmy do czynienia z tym, że banki, Big banki, urósł o 75%. Nie przewiduje znowu takiego wzrostu, nawet gdyby ten bezpieczny kredyt był kontynuowany. Myślę, że ten wzrost będzie, będzie mniejszy, jeżeli bezpieczny kredyt 2% nie będzie kontynuowany. No to myślę, że wzrost będzie, będzie dużo mniejszy. Nie zdziwię się, jeżeli dwucyfrowy, ale niski dwucyfrowy, w ten sposób bym do, tego, bym do tego podchodził, no bo mamy bardzo wysoką bazę z poprzedniego roku. No, też pytanie, co będzie z frankami? Czy coś nowego się tutaj nie wydarzy? Ale wydaje się, że temat. No, już wszystko najgorsze dla banków zostało, zostało powiedziane. Więc ja nie zakładam jakiegoś takiego negatywnego scenariusza dla banków, no bo jednak wciąż ta wysoka marża odsetkowa tutaj jednak, jednak będzie. Jeżeli będzie ten bezpieczny kredyt 2%, kontynuowany, rozszerzony, no to te banki naprawdę mogą w wysokim tempie dwucyfrowym rosnąć, jeżeli jednak nie będzie kontynuowany, to myślę, że takie niskie tempo dwucyfrowe może być i w Wigu nieruchomości myślę, myślę podobne. Wszystko będzie zależało od tego, czy ten program będzie kontynuowany. Ja przypomnę, że w niektórych krajach, w których tego programu nie ma, tak, w których nie ma takich programów, Mamy spadki na rynku nieruchomości. W Skandynawii, w Szwecji, mamy tutaj dosyć mocny kryzys nawet na tym rynku nieruchomości. W Niemczech mamy pierwsze spadki na rynku nieruchomości, więc spadki cen nieruchomości są. I tutaj myślę, że jeżeli nie będzie bezpiecznego kredytu 2%, to będziemy mieli takie dosyć mocne rozwarstwienie między tych deweloperów takich małych, którzy mogą bankrutować, a deweloperów dużych, którzy będą sobie radzić. Pamiętajmy o tym, że wysoka sprzedaż z 23 roku spowoduje wysokie wyniki finansowe w 24, bo najpierw sprzedajemy mieszkania, później przekazujemy w momencie przekazania mieszkania my wykazujemy lepszy wynik, lepszy wynik finansowy tak, tę kasę wykazujemy po prostu w momencie przekazania, więc to, że my bardzo dużo sprzedaliśmy w 23, to wejdzie w wynik 24, czyli 24 pod względem wyniku finansowego powinien być wciąż bardzo dobry dla deweloperów ale to, czy kursy pójdą do góry moim zdaniem będzie mocno zależało od tego czy będzie kontynuacja tego bezpiecznego kredytu, czy, 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 czy nie. Jeżeli nie będzie, to raczej taka stagnacja, jeżeli jednak będzie, no to wciąż wzrosty, choć już nie tak mocne, podejrzewam, jak w 2023 w roku. Idąc dalej, mieliśmy indeks WIG gry i ja raczej podchodziłem pozytywnie do WIG gry, z tym, że tutaj wskazywałem, wskazywałem kilka, kilka spółek, które... Mogą ciągnąć te, te ogólnie indeksy growe. Pamiętajmy, że indeksów growych mamy w gry, w games 5 więc, więc tutaj tych kilka indeksów jest. Wskazywałem Bluber Team, który może być interesujący ze względu na to, że tam się po prostu dobrze dzieje i tam mieliśmy kilka pozytywnych informacji. Rzeczywiście no, w ujęciu euro on dał zarobić nawet około 50%, 50% ponad 50%. Więc jeżeli chodzi o Blueber, no rzeczywiście można powiedzieć, że sprawdziło się, że, że dał zarobić. Jeżeli chodzi o One More Level, bo tutaj też wskazałem, że premiera Ghost 2 może wywindować ten kurs One More Level. Ona sama nie wywindowała, tylko te oczekiwania w stosunku do tej premiery. premiera nieudana pod takim względem, że tam było wszystko ok, wszystko bardzo dobrze się wydarzyło, tylko że ta sprzedaż jest niższa niż w że 1C. Jeżeli chodzi o liczbę recenzji, tam też jest niżej. Pod względem samej jakości no, gra jest bardzo, bardzo podobna. To znaczy, jeżeli chodzi o opinię graczy, tam jest zdecydowana większość jest pozytywna. Więc tutaj One More Level no, od początku roku dał zarobić, ale niewiele, okolice 13%. Wskazywałem też CD Projekt i tutaj odnośnie CD Projektu no, było takie zaskoczenie, 12% na minusie. Zaskoczenie było takie, że po udanej premierze Widma Wolności jednak mieliśmy dosyć mocne spadki. Więc tutaj CD-projekt akurat nie dał, nie dał zarobić, więc te, jeżeli chodzi o podejście do gier, no to można powiedzieć pół na pół, bo z jednej strony Blueberry dał fajnie zarobić, One More Level no też trochę dał, dał tutaj zarobić, CD-projekt CD projekt zarobić nie dał. I jak ja patrzę na ten, 24, na ten 24 rok, w tym momencie do gamingu jednak wciąż jest złe, złe nastawienie. Ten wig gry no, idzie, idzie dosyć nisko. I póki nie będzie jakiejś odmiany tutaj, to myślę, że mogą być takie rozczarowania jak przy pokazie Widma Wolności, to znaczy mieliśmy to rozczarowanie oczywiście na kursie. Chodzi mi w dużej mierze o 11-bit studio, bo oni będą mieli premierę Frostpunka 2. I teraz, jeżeli nie będzie zmiany sentymentu na wigu gry, to nawet jeżeli przed premierą Frostpunka 2 będą jakieś wzrosty w, w, w 11-bit to myślę, że po tej premierze no, może zadziać się mniej więcej to, co na widmie wolności, yy, czyli żadnych wzrostów, a nawet, a nawet spadki. Jeżeli nie będzie zmiany sentymentu do momentu właśnie tej premiery, to uważam, że, że może tutaj być ciężko dla 11bit po samej premierze tego Frostpunka dwójki. Tak samo uważam, że jeżeli nie będzie żadnego odbicia na WIG gry, do momentu nie żadnego odbicia na WIG gry, yy, akcje spółki Playway mogą również być pod pewną, pod pewną pewnym tutaj pod pod pewną presją Oczywiście ostatnio mieliśmy znaczy na końcu tego 23 roku mieliśmy premierę House Filipera, ale ogólnie zauważmy, że jeżeli chodzi o Playway, oni bardzo często chodzą bardzo podobnie właśnie jak indeksy gamingowe, więc póki nie będzie tutaj odbicia na tych indeksach, no to ja bym uważał na, 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 spółkę, na spółkę Playway. Ja często mówię, że Playway to jest dla mnie taki zamiennik ETF-a na, na gaming, to znaczy, jeżeli chciałbym ETF-a na gaming kupiłbym sobie po prostu Playway i rzeczywiście tak jest. I myślę, że ten pierwszy no ten początek tego 24 roku, no może nie być zbyt ciekawy dla wigu gry, ogólnie dla sektora gamingowego. Może bardziej druga połowa, może wcześniej niż, niż druga połowa będzie, będzie tutaj lepsza, jeżeli ten sentyment rzeczywiście się odwróci. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli sentyment się nie odwróci, nie liczę na to na początku roku, no to obawiałbym się troszeczkę o tę premierę Frostpunka Frostpunka dwójki. No bo nawet jeżeli będą jakieś wzrosty przed premierą, to właśnie obawiam się tego, że te oczekiwania będą aż tak duże, że, że po premierze jednak jakieś, jakieś spadki tutaj są, są możliwe właśnie na, na indeksie WIK gry. Patrząc dalej, WIK Energia. I jeżeli chodzi o WIK no nie byłem jakoś dobrze nastawiony ze względu na to, że tu jest dużo spółek Skarbu Państwa. No i rzeczywiście, biorąc pod uwagę te spółki Skarbu Państwa, znowu można powiedzieć, do, do, do tak naprawdę wyborów tutaj nie było jakichś mocnych, jakichś strasznie mocnych wzrostów, bo z poziomów okolic 2000 do 2300-2400 mniej więcej, ale później ten indeks dosyć mocno poszedł, poszedł w górę. Wybory tutaj też zrobiły swoje, to trzeba sobie jasno, jasno powiedzieć. Jeżeli chodzi o Wikenergia, to pomimo tego, że on był pod bardzo dużą presją tego, tych zamrożeń cen energii yy, i wiele spółek, z właśnie z branży energetycznej, musiało wprost za to zapłacić, tam były dodatkowe podatki na nich nałożone, no opłaty, tak to się tak, tak nazywa, to jednak indeks dał zarobić i biorąc pod uwagę. Ten 23 rok, jak mówię, ja nie byłem pozytywnie nastawiony ze względu na duży udział spółek skarbu państwa. Wciąż nie jestem pozytywnie nastawiony do spółek skarbu państwa. To znaczy, ja, ja jakby zawsze z pewną dozą ostrożności do tego podchodzę, ale troszkę kilka rzeczy się zmieniło, i biorąc pod uwagę ten segment WIK Energia, to zauważmy, no, że tam są spółki, które mają duże aktywa węglowe. Nie wiemy, co z NAB, czy ono on, będzie kontynuowana, jeżeli tak, to na jakich zasadach, ale zauważmy, że zmiana polityki, zmiana rządu oznacza też większą możliwość tego, że pieniądze z Unii Europejskiej do nas spłyną. Ostatnio informacja o tym, że 5 miliardów zostało odblokowane z Repowery UE, czyli no, jakby pierwsza te, te, ta transza tych pieniędzy, i ona ma iść właśnie na transformację energetyczną. Osobiście uważam, że bardziej na tej transformacji zyskałem takie małe spółki, znaczy mniejsze spółki, które się tym zajmują stricte, czyli jak na przykład Elektrotim, który zajmuje się po prostu tym, to znaczy, jeżeli mamy modernizację sieci energetycznej, to Elektrotim to robi, więc tutaj to są te spółki, które moim zdaniem mogą w tym 24 zarobić właśnie na, na KPO i to dosyć mocno, ale pod względem spółek z branży energetycznej, no rzeczywiście, jeżeli dojdzie do tego, że te pieniądze zostaną odblokowane, to najpierw na właśnie modernizację energetyki, więc na tym mogą skorzystać te spółki. Druga sprawa korzystna na 24 rok dla tych spółek jest taka, że w 23 właśnie było to zamrożenie cen energii. W 24 też będzie przez pierwsze pół roku, ale w 23 płaciły za to spółki energetyczne, a teraz ma zapłacić Orlen. No, oczywiście to też jest po części spółka energetyczna, no bo, no bo mają ten swój segment energii, ale patrząc na inne spółki energetyczne, no to, to jest dla nich korzystne, bo teraz Orlen ma te 15 miliardów w dodatkowych podatkach podobno wyłożyć na, tę, na te zamrożenie cen energii, no a to oznacza, że inne spółki będą już z tego, z tego zwolnione. No to bardzo mocno tłamsiło wyniki, nie wiem, chociażby kogeneracji, czyli tych też może już nie takich strasznych molo molochów, ale też dużych spółek energetycznych, ale też inne inne spółki też były troszeczkę tłamszone też przez to, że no to są jednak spółki, które korzystają z węgla, teraz to się może zmienić, więc ja tutaj już akurat jestem w miarę pozytywnie nastawiony do tego indeksowik Energia. Z tą poprawką, że nie lubię spółek Skarbu Państwa, tam zdecydowana większość skarbu, skarbu Państwa, więc zawsze trzeba brać jakby poprawkę na to, że spółka Skarbu Państwa, zwłaszcza w momencie zmiany władzy, a teraz się zmienia, no może nas, nas zaskoczyć i to dosyć mocno, ale jednak, no, biorąc pod uwagę jakby otoczenie makro, no to mamy tych kilka plusów, których nie było w 23 roku, tak, czyli ewentualne KPO, zamrożenie cen energii, które już tak nie obciąża tych spółek, spółek, energetycznych, czyli ogólnie dobrze jestem do nich nastawiony. Wik górnictwo. Byłem źle nastawiony w 23 roku, negatywnie nastawiony w 23, rzeczywiście były spadki. Wciąż jestem negatywnie nastawiony w tym 24 roku. Też zmiana władzy hmm, możliwe, że oznacza, że ta, ten sentyment do górnictwa się troszeczkę zmieni. Że, że właśnie będziemy bardziej inwestować, no, czy mniej inwestować właśnie w, w górnictwo, więc to tym bardziej może być coś negatywnego, to może też oznaczać jakieś dodatkowe koszty różne dla, dla, dla kopalni, więc ja wciąż jestem negatywnie, byłem negatywnie nastawiony na 24 rok, też jestem negatywnie jednak nastawiony do, do górnictwa. Patrząc dalej. WIG budowlanka, wIG budownictwo i jeżeli chodzi o budownictwo, ja patrzyłem na to, że brałbym bardziej pod uwagę kilka, kilka spółek. Pamiętajmy o tym, że wIG budownictwo w tym indeksie bardzo dużą wagę ma Budimex. Ja właśnie podawałem kilka spółek, które moim zdaniem mogły rzeczywiście mieć dobrą passę w tym 23 roku. No i jedną z tych spółek, trzy spółki takie podałem i to był właśnie Budimex, no który rzeczywiście dał zarobić 114% od początku roku okolice, tak? No bo tutaj to się jeszcze troszeczkę zmienia. Jak mówię jeszcze to nagrywam w tym 23 roku, więc to się troszeczkę, troszeczkę zmieni. Pamiętajmy, że w się też była dywidenda i rzeczywiście no, ta spółka dała fajnie zarobić. Wymieniałem też Mirbud który też dał zarobić 60% około od początku roku i wymieniałem PKBEX, mówiłem, że PKBEX to może być taka ciekawa, ciekawa spółka 55% od początku roku, czyli rzeczywiście, rzeczywiście, wzrosty tutaj na tej budowlance były. I jak ja podchodzę do tej, tej budowlanki na 24 rok, bardzo podobnie jak w roku 23. To znaczy też uważam, że tutaj skupiłem się na poszczególnych spółkach. Z dosyć istotnym naciskiem tym razem może na PKBex. Tutaj ciężko jednoznacznie powiedzieć, bo oni też mają ten segment deweloperski, ale z drugiej strony PKBex to jest to budownictwo prefabrykowane. Ostatnio jako wiceminister właśnie do spraw mieszkalnictwa został powołany człowiek, który już z PKBexem współpracował, bo on był chyba z tego co pamiętam zastępcą prezydenta Włocławka. I tam oni już, właśnie, jedno z budów robili z PKBEXem i chwalili się tym, że, że to jest takie prefabrykacja, właśnie, dużo szybsza. No i korzysta już z usług PKBEX, Więc, jeżeli ktoś odpowiedzialny za budownictwo w kraju już współpracował z PKBEXem, to może to jest istotna, pozytywna informacja. Oczywiście, problem tutaj jest taki, że państwo za bardzo nie potrafi, nie potrafi budować mieszkań. Wielokrotnie to, to pokazywało, ale jeżeli coś się ruszy w tym temacie, no to PKBex może, może być tutaj tym, tym wygranym, więc ja bym wciąż pozytywnie podchodził do, do spółki, do spółki PKBex z tego sektora budownictwa. No oczywiście pytanie jeśli chodzi o budowlankę, dalej, co chociażby z czy, czy będzie ustawa wiatrakowa, jakkolwiek znowu zmieniona, to wtedy może oczywiście Ondę też na tym skorzystać. no Onda już korzysta, jest w dobrym w dobrym trendzie, no, ale jeżeli to się to się zmieni ta ustawa, no to tym bardziej Ondę może skorzystać. Na razie takich informacji nie mamy, miała się zmienić, nie zmieniła się, więc na razie nie mówię o tym, że, że to Ondę może być ciekawą spółką w tym 24 roku. Jeżeli będzie ta zmiana ustawy wiatrakowej, to możliwe, to. To, to, to tak, ale, ale na razie tej zmiany w tym momencie przynajmniej, przynajmniej nie mamy. Także wciąż patrzę na pozytywnie na, na PKBX. Pozytywnie patrzyłbym też na spółki z branży kolejowej, to znaczy, jeżeli mówimy o odblokowaniu KPO, no to w dużej mierze to są spółki, które idą, w, które są na, na kolei, czyli chociażby jak Torpol, Trakcja, Złe. Z tym, że no, Trakcja tutaj ma dosyć istotne problemy, więc bardziej patrzyłbym na Torpol, ZUE, złe trochę niższe marże od, od, od Torpolu. Problem z Torpolem jest taki, że oni nie płacą dywidendy już i mówili, że nie będą na razie płacili dywidendy. Przynajmniej takie informacje przekazał Mirbut na konferencji inwestorskiej, że, że to jest spółka, która na razie nie będzie dywidendowa, więc to jest minus, ale z drugiej strony kontraktów trochę mogą mieć. Budimex tak samo może mieć trochę tych kontraktów, jeżeli chodzi właśnie o, jeżeli chodzi właśnie o, o, o tutaj kolej, bo przypomnę, że oni też mają ten segment kolejowy, też mają inne segmenty, więc mimo tego, że Budimex dał mocno zarobić, też jestem jakby pozytywnie do Budimexu, do Budimexu nastawiony. I jeżeli chodzi jeszcze o ostatni indeks, o którym mówiłem, to tutaj byłem pozytywnie nastawiony do Wikhemii. Okazało się jednak, że Wikemia nie, wik nie dał nie dał jakoś mocno zarobić 10% straty mówiłem tutaj o, głównie o spółce PCC Roki, ta ona zrobiła 7% straty. No tutaj nie przewidziałem tego jednak, że mamy, znaczy nie doceniłem tego, że mamy trochę otwarcie rynku europejskiego na nawozy z zagranicy, z Chin dokładnie z, z Azji. Czyli ogólnie cała chemia miała pewien, pewien problem. No, może już nie koniecznie rokita, bardziej dla azotom przeszkadzało. No ale to otwarcie rynku dla chemii też nie było korzystne. Mamy wciąż niskie ceny sody kaustycznej, chociażby i, i, i ługu sodowego, i to. Jest problemem dla, dla Rokity. No, w tym momencie powiem tak, że póki nie będzie odbicia właśnie na tych cenach sody kaustycznej, ługu sodowego, no to ja nie widzę też jakiegoś takiego bardzo mocnego odbicia w Wigu chemii. Myślę, że może być lepiej niż w XXIII roku, ale nie zakładałbym tutaj jakichś mocnych, mocnych wzrostów, bardziej taka, takie jednocyfrowe wzrosty, jeżeli chodzi o ten indeks. Czyli wzrosty, ale, ale lekkie. Ze względu na to, że już jesteśmy dosyć nisko w porównaniu rok do, rok do roku, no ale nie ma jakichś takich przesłanek do tego, żeby coś się tutaj miało bardzo mocno, bardzo mocno zmienić. Więc, jakby podsumowując, to co mówiłem rok temu, to na pewno nie doceniłem, znaczy no nie wiedziałem jeszcze wtedy o bezpiecznym kredycie 2%, przez to no WIK nieruchomości, WIK banki bardzo mocno rosły, gdzie tego nie, nie zakładałem, no w tym momencie mówię jednoznacznie, jeżeli tego segmentu znaczy jednego tego, tego bezpiecznego kredytu 2% nie będzie, no to nie zakładam jakichś spadków na tych indeksach, wzrosty, ale lżejsze jeżeli będzie, no to naprawdę mogą być mocne wzrosty, choć już nie tak duże jak w 2023 roku, A ogólnie do indeks. Indeksów jestem pozytywnie nastawiony chociaż wciąż niezmiennie najbardziej pozytywnie nastawiony jestem do mniejszych indeksów czyli WIG40 i przede wszystkim S-WIG-u 80 to są indeksy w które ja wolę inwestować ze względu na to że jest tam mniejszy udział spółek skarbu państwa większa dywersyfikacja i spółki, które jeszcze mogą się naprawdę dynamicznie rozwijać w wig 20, trochę mniej tych spółek, więc bardziej jestem nastawiony pozytywnie do mniejszych indeksów, ale na ten 24 rok raczej patrzę pozytywnie. Napisz mi w komentarzu, co Ty o tym, o tym myślisz, i jak Ty zapatrujesz się na ten rok 24. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. Widzimy się, słyszymy za tydzień. Cześć.